To powiem ci świetny dowcip. To wyobraź sobie, że tak, jest koedukacyjny grill. Cztery małżeństwa, w tym małżeństwa czterech wędkarzy. No i tak oczywiście ci wędkarze o czym gadają? O rybach. Dokładnie. Mija jedna godzina, druga, trzecia. Te kobitki już tego tematu mają powyżej dziurek w nosie i tak podchodzą do tych wędkarzy. Mówi, panowie, my już tego waszego tematu wędkarskiego mamy kompletnie dość. My już ustaliliśmy z dziewczynami, że możecie o wszystkim innym gadać, nawet o dupach. 5 minut minęło ciszy i jeden wędkarz do reszty kolegów mówi tak, a wiesz, a w zeszłym tygodniu to sobie kupiłem taką wędkę do dupy. A powiem ci jeszcze jeden dowcip. Taki jak wędka. Ale bardziej śmieszny. Zacinaj. Aj. Na stoliku jest wszystko, co jest nam potrzebne do dzisiejszej metody. Będziemy łowić na miękki i twardy pelet na 8 mm. Na tym stoliku mamy tak. To, co jest najważniejsze, czyli koszyczki różnego typu. Pokażę ci, jak one wyglądają. Wszystkie będziemy dzisiaj łowić nam koszyczki montowane na stałe, ze względu na to, że masz małe doświadczenie i przy koszyczku montowanym na stałe ryba samoczynnie się zacina wstępnie. Żeby to ci bardzo ułatwi wędkowanie. Koszyczki mogą być foremkowe, mogą być koszyczki na tak zwanej gumie. I tutaj jest bardzo ciekawy koszyczek, który w środku ma taką gumkę. Ją można rozciągnąć, jeżeli na przykład chcesz podać więcej peletu, rozciągasz tą gumkę, wkładasz pelet, większą ilość do woreczka PV, montujesz pod gumę, to dociska, jak spadnie na dno, kilkadziesiąt sekund do 3 minut, bo praktycznie są też takie, które się wolniej rozpuszczają te woreczki i masz dużo więcej podnęcone miejsce na tak zwane wstępne wędkowanie. W takim etapie holowania najlepiej jest po prostu najzwyklej siecie na takim średnim naciągu trzymać tą rybę poniżej wytrzymałości żyłki, żeby ona po prostu najzwyklej sobie chodziła. No ja wiem, że są zwolennicy szybkich holi, bo to się ryba mniej męczy, takie, które powinna, nie wiem czy to jest jakaś prawda, sporo karpi złowiłem i nigdy nie było jakiegoś kłopotu, że karp, że tam był na holu, podczas na holu 5 minut czy 55, żeby odbyło w jakiejś złej. Żadnego nie musiałem w każdym razie reanimować. Zrobimy ten zestaw taki na gumie jako jeden, a montujemy to bardzo prosto. Tutaj akurat mała pętelka jest bardzo, uważam, zupełnie zbyteczna, ponieważ to jest w takiej odległości od przynęty, że raczej rybom to nie robi żadnej różnicy. Chociaż pewnie w tym momencie część naszych słuchaczy, oczywiście wiem, że robimy, zamykamy go na wilgotno, że się tak wyrażę. Obcinamy sobie końcóweczkę. Sprawdzamy. Ja robię to, powtarzam, jestem nygus, w związku z tym nie chce mi się robić jakichś tam cudownych spraw, wiązań, etc. Pokazuję, żeby to zmontować jak najszybciej, bo za chwilę nas tutaj pogoda... No i jak? Przekładałem przez to oczko. Przekładamy przez sprężynę. Przez koszyczek. Chociaż podobny jest do sprężyny, nie ukrywajmy. Mamy jeden element zamontowany. I
wyciągamy taki przypojnik. Składamy bardzo prosto przez to łóżko. Wszystko robisz? Wszystko rozumiesz, tak? Na razie tak. Przekładamy ten bizdry przez to oczko i mamy, proszę bardzo, zestaw praktycznie rzecz biorąc zmontowany. Marek, poczekaj. No kochany. Nie spodziewaliśmy się takich ryb. Trudno zachwalać batorówkę. Jakie ryby w nim pływają i potrafią wziąć nawet w środku dnia. Każdy widział. Cóż mogę powiedzieć, gospodarze mili, woda piękna, plenery bardzo fajne, wielkie ryby. Jak jeszcze przyjedziecie w sympatycznym towarzystwie, to na pewno będzie to bardzo, bardzo udany wypad. I teraz, żeby zamontować kulkę tego dziurkacza, albo fajnie nazwanego quickstopem, wsadzamy dziurkę, nadziewamy ten element, ten plastikowy, quickstopu. No i weźmiemy sobie jakąś może być Monster Crab. Poczekaj, ja ci wyjmę. Bierzemy sobie jeden taki element. Przebijamy kulkę. Czy pelet. To jest tak, pelet, kulka to prawie to samo. Zaciskamy i gotowe. Pozostaje pytanie, wędkarze często zastanawiam się nad tym, jaki powinien być ten haczyk, jaka odległość, długość tego elementu, czyli tego wystającego z peletu tej żyłki w stosunku do haczyka. Generalnie powiem tak, z mojego doświadczenia, jeżeli haczyk, szerokość haczyka jest połową zakładanego peletu, to jest ok. Nawet jeżeli tak, to jest circa about. Digo. No, jest. Starać niestety, nie będzie to karty. Jeszcze opuść wędkę. Dawaj go, a nie jest duży, to można go tak. No śliczny. Całuj. Ta karpia. Dobrze, że wędki w wodzie nie ma. O, ładny będzie. No to pusty. Ładny będzie. Już widać, uważaj na hamulec, bo idzie jak rakieta. Niestety przy większej rybie wędki z wody. Mówisz o tamtej? Tam nie w tę stronę idzie. Ale byk. Ojej. Przepiękny. Złapał. Jak ktoś go podciągnął, poczuł brzeg ogonem, to od razu pójdzie. Także wędkarze wie, często tracą najczęściej amury. Bo go holuje, on spokojnie dochodzi do brzegu, a potem nie biorą, że jak on poczuje, że tak mówią po naszemu, jak faszynę poczuje. Ojej. Na pewno masz rekord pobity. No. Ojej. Nie wiem, jak go wsadzę w ten podbierak. No, to jest problem. To jest dycha, panie Marku, jak 2x2=4. No dobra. No i co ja mam go, jak mam wsadzić? Uben. I ciągaj. No, siatka mi nie wytrzyma, ale jaja. Wow. Moment, długość, panie Marku, ryby. A co on ma takie, on ma coś z oczkami, widzisz? Oczko jedno ma. Ojej, jaki on jest pocharapany. No dobra, weź tu. Popatrz, od przypomnę, jak nawet się koluje, to się to zamiast. No zobacz jego długość. Ale połóż go. Nie będziemy już go ważyli oczywiście, bo nie mamy odpowiedniego sprzętu. Niestety.
Skoda Rybę Męcy. 96. Płyń, rybko. Ho! No, rzadko to robię, panie szefie, ale na tak lekkim sprzęcie to była dobra. Buzi daj perełce, bo się należy. Ona ci to szczęście przyda. Bomba! Wędkarzom największą problem sprawa to, żeby dobrać odpowiednią konsystencję peletu. Czyli takiego, jaki będziemy wkładać do koszyczka. Ja pokażę taką metodę skrótową dla nygusów. Sam jestem nygus, więc nie chcę mi się kombinować, ale zaraz chwilę zobaczymy, że będzie to bardzo skuteczne, szybkie i dobre. Nasypaliśmy peletu do naczynia. Zalewamy go wodą. Nie szkodzi, że tyle. Zamykamy pudełko. Parę ruchów. I odlewamy wodę. No to specjalnie są dziurki w tym. Tak, ale widzisz, tą metodą nadmiar wody nam odpowiada, dość on szybko ciągnie wilgoć. No dużo, dużo, dużo tej wody. Sika i sika. Sika i sika, zaraz przestanie. Dobra. Tutaj dodamy jeszcze trochę mielonego. Tylko troszeczkę inaczej, takiego mamy competition do metody browninga. Bardzo to prawdopodobne, że nam się będzie, będziemy sobie dodatkowo, żebyśmy mieli możliwość dobrego nęcenia, będziemy podawać to za pomocą pracy. Ja sobie tą wodę wleję, najbliżej dodam później troszeczkę z tego naczynka. Przesypiemy, żeby nam było wygodniej. Dosypiemy jeszcze troszeczkę i sobie zamiętlimy, zamieszamy. W tej chwili nam się robi taka papka niefajna, ale ta papka za chwilę się wysyci. O, widzisz? Robię no po prostu robisz ciasto. Tak, jak to bym powiedziała. Jak to mówię na obcasach, dziewczyny powinny w tym być dobre. Tak. Ze względu na to, że one wyrabiają dużo lepiej ciasto od nas chłopów. No dobra, i teraz co? I tutaj mamy to, ładnie się klei i teraz wiesz, każdy oddzielnie? Żeby się jeszcze ładniej kleił, to możemy sobie zrobić taką rzecz. Do trzeciego wsypujemy część tego zmielonego i część naszego peletu haczykowego. Wtedy to wszystko będzie nam ładnie pracować, a nas w samym koszyku będzie to się zdecydowanie nam lepiej będzie to się nam kleiło. I już mamy teraz wszystko. Możemy łowić na mielony pelet, pielet wymieszany z peletem 3 mm, czyli ma grubszą fakturę i na sam pelet 3 mm, który będziemy używać. Ale powiedz w końcu, że kiedy, że już łowimy. Już łowimy. Cudownie. Ależ oczywiście. Ja też. Nareszcie mamy oba zestawy gotowe. Na jednym włosku będziemy mieli Monster Kraba, tak zwanego śmierdziucha, na drugim będziemy mieli halibuta. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Jak zakładamy, w ogóle montujemy zanętę razem z przynętą. Wkładamy sobie to do koszyczka. Zasypujemy to pelecikiem. Pelecikiem. Całościowo. Tak. Ubijamy zapewne. Wkładamy. A nie, wkładamy to, a widzisz. Dociskamy. No. I jak sobie wyjmiemy, mamy ślicznie włożony. Jakie piękne. Trzyma się elegancko, czyli mamy dobrze dobrany ten pelecik. Jak nawet kilka się odsunie. No dobra. To nie ma. No. Jedną mamy gotową. Drugą mamy taki troszeczkę inny browningowski koszyczek. Dlatego mam przygotowaną taką gumową drugą. O, widzisz, tu nawet jest miejsce. Miejsce na ten. Miejsce na włożenie, to jest fajnie przemyślane. Do tej drugiej robimy tą zasypkę taką właśnie z wymieszanego mielonego i peletu grubszego, tego 3 mm. Zasypujemy elegancko. Proszę. Wkładamy. O, no chyba odwrotnie. No właśnie. Dobrze, że cię mam tutaj. Dociskamy, wyciągamy i mamy tuleczkę wklejoną. No dobra. Walmy.
Niech kamera będzie. Ja pierdzie. Super! Jakiego pięknego linka złowiłam, widzicie? No wymieniona była kulka. Kulka założyliśmy, jak widać, połakomił się na pelecik strawberry. Truskaweczka, widocznie wiosna idzie. Też na owoce poleciał. Piękna to jest ryba. Jak można takie coś zabierać do tego, prawda? Jak będziesz szedł pod brzeg, to daj znać. To mi cały czas leci. Proszę cię, wyciągnij tą rybę, błagam, bo skoczę do tej wody. Aż tu stoi. I nikogo się nie boi. Pa, poszedł stąd. Jest stary cwaniak. Niech odejdzie, dopóki się nie pokaże, nie możemy go odpuścić. Jest. Już puszcza bąble, to już jest nas. Zaraz się wypłynie ty. Jak taki podbiera, to tak. Nie jest jeszcze dobry. Ja muszę mieć go leżącego, ja w ten podbierak nie jestem w stanie, mój pęknie. Mistrzostwo świata. Moi drodzy, jesteśmy po całym dniu zmęczeni, ukochani. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bo nałowiłam się po raz pierwszy w życiu. Piotrek miał ze mną święty krzyż, ale wybaczy mi to. Nałowiłam się dużo ryb. Co tam było, Piotruś, bo ja już nie pamiętam. Bakar, pielin, sporo karasi, kilka ładnych ryb się odpięło, urwały przypon, taka ich natura. Tak, win był twój. Na koniec, słuchajcie, konkursik drobniutki. Niebagatelną nagrodę. Tak. Pod naszym filmem w komentarzach piszcie, jakie ryby lubicie łowić na metodę i dlaczego. Natomiast autor najciekawszego komentarza otrzyma właśnie ten kijek, na którego łowiliśmy łącznie z kołowrotkiem. A jest to najnowszy wyrób Browninga, 3-metrowy kij do metody, tak zwany Backfire, a uzupełnieniem do tego jest kołowrotek Browninga z wolnym biegiem. I to by było na tyle. Pozdrawiamy.